Dzień dobry Antosiu. Kręcimy dzisiaj vloga? Wiem, że część z Was może być zdziwiona tym widokiem, tym bardziej, że mówiłam, że Antek nie pija i nie je takich jogurtów, ale kiedyś ja miałam bardzo duży problem z żołądkiem. No miałam taką chorobę, że tak powiem, tak to ujmijmy bez wchodzenia w szczegóły. I pewien lekarz, któremu akurat bardzo ufam, powiedział, że jakby możliwe, że mam bardzo mocno uszkodzoną tam florę, wiecie, bakteryjną w żołądku, w układzie pokarmowym i zalecił mi wtedy picie wiadrami Actimela. I tak samo zalecił w razie, gdybym miała kiedyś jakąś antybiotykoterapię. A ponieważ ten mały szkrab właśnie je antybiotyk, także wspomagam go po prostu, wiem, to nie jest idealny skład i tak dalej, ale gdzieś wiecie, czasami jak w coś wierzymy, to no to chcemy dobrze dla naszych dzieci, więc skoro mi wtedy bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo Actimel pomógł w tamtej chorobie. Były ostatnio pytania odnośnie tego krzesełka. Jak widzicie, Antek dalej z niego korzysta. Już jest obniżony na poziom 4. No i tutaj między nogami miał taki plastikowe coś. Nie okazało się, że od dołu można to spokojnie. Tak, teraz Antek Wam pokazuje, jak jest przestawiony. To można było odkręcić, także spokojnie to można używać, jak nawet dziecko jest starsze. No i tak wygląda Antoś i już stolik też zamontowany, tak? Dobra, no to idziemy jeść. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym dniu naszych przygotowań do remontu, więc wybraliśmy się do cudownego przybytku, jakim jest IKEA. Na szczęście mój mąż należy do tych mężów, którzy lubią ten sklep. Jestem ciekawa, jak to jest u Was, więc napiszcie mi w komentarzu, czy macie takich, którzy omijają szerokim łukiem i to jest jakieś za karę wyjście do IKEA, czy wręcz przeciwnie, lubią sobie tam pochodzić. Lubisz być w IKEA, nie? Tak, lubisz sobie tam pochodzić. O, jaku! O, tego się nie spodziewałam. Nawet aparat oślepł. Nosisz je w sobie. A w ogóle jest poniedziałek, więc w końcu w tym przybytku nie ma tłumu ludzi. Będzie można zrobić zakupy, a dodatkowo kolejny raz, uwaga, zaraz słońce znowu zaatakuje, kolejny raz nagrywam dla Was w ten dzień, w którym to widzicie. Także jest jakiś progres, jeżeli chodzi o montaż filmu w moim... O Jezus Maria, przyszła zima i niskie położenie słońca. Podoba Ci się tutaj, Antek? Co masz w ręce? Co masz? Wrzucaj mi się. Wrzucaj. Idziemy do większej ilości misi, chodź. Antek, nie demoluj. Chodź, idziemy. Tam muszę się schować do tego stoliczka. Aha, misie bierzesz. No to chodź. Hał, hał. Antosiu? Nie jedz tego! Nie jedz tego! Część zakupów w IKEA zrobiona. Niestety, niestety, no jeszcze będziemy musieli chyba tam pojechać w tym tygodniu. Wszystko zależy od tego, czy uda się sprzedać naszą kanapę szybko i no wiele rzeczy, wiecie. Inaczej jest wtedy, kiedy robimy mieszkanie nowe od zera, a inaczej, jeżeli nagle zmieniamy cały jakby układ mieszkania, no i trzeba się też pozbyć tych rzeczy, które teraz są. Ja nie lubię wyrzucać, więc wolę po prostu nawet tam, wiecie, za pół ceny, czy nawet za, nie wiem,
40% ceny, albo po prostu tego to sprzedać, więc jesteśmy teraz w wirze sprzedawania książek i innych różnych rzeczy. A w ogóle słuchajcie, ostatnio czyściłam coś tam na komórce i znalazłam takie zdjęcie, jak wyglądały moje zęby przed używaniem Coco Glam, więc gdzieś wam tutaj wrzucę to zdjęcie i możecie sobie porównać, jaka jest duża różnica, jak naprawdę faktycznie się wybieliły. Także na dole też macie oczywiście linka zawsze do tego Coco Glam, więc możecie sobie zobaczyć. To jest teraz efekt mniej więcej po miesiącu, jakoś tak, naprawdę codziennego stosowania, także jestem jeszcze nie w połowie opakowania, także sporo, myślę, że tak na 3-4 miesiące stosowania to opakowanie starczy. Myśleliśmy, że Antek się zdrzemnie w aucie, obudzi się i przyjedziemy, tylko gdzieś staniemy na obiedzie, wiecie, na mieście. Ale jednak jest śpiący, przyjechaliśmy do domu, położyliśmy go do łóżka, więc ja szybko zrobię obiad w domu, a potem czeka nas jeszcze cudowna wyprawa do Obi, no bo te wszystkie rzeczy też trzeba kupić. I tak sobie dzisiaj uświadomiłam, że jeszcze w listopadzie pojawi się, mam nadzieję, że się pojawi vlog, jak jadę do Warszawy. Jezu, jak to szybko leci, jak sobie pomyślę, że w przyszłym tygodniu znowu jadę do Warszawy, a jak to ugadywałam, to było jejku, gdzieś tam w listopadzie w ogóle, a tutaj naprawdę raz, dwa i będzie vlogmas. No i ten vlog, który oglądacie dzisiaj, to jest chyba, słuchajcie, ostatni vlog w tym miesiącu taki w domu. Bo potem właściwie ruszamy, ja będę kręcić vloga z remontu, ale ruszamy z remontem i dopóki tego remontu nie skończymy, to nie chcę dla was nagrywać, bo chcę wam pokazać, mam taki zamysł i dajcie znać też, co sądzicie, żeby wam pokazać, jak zmieni się pokój tam Antosia, bo to będzie tylko jego królestwo i będzie miał nowe łóżko i nowe rzeczy i o, dużo innych różnych rzeczy. Ten pokój, w którym teraz jestem, też się zmieni, już się zaczął zmieniać, więc nie będzie tej ściany za mną, będzie coś zupełnie innego i kuchnia przestanie być czerwona. Także wiele zmian przed nami i chciałabym zrobić właśnie 3 filmy i taki zamysł jest, żeby to było pod koniec listopada, właśnie metamorfoza pokoju Antosia, metamorfoza salonu i metamorfoza kuchni. Też chciałabym wam taki zrobić, no taki, ile to kosztuje mniej więcej, tak jak w telewizji. Że na koniec ile tak naprawdę to kosztowało, ale też ile rzeczy jakby sprzedaliśmy na OLX-ie i jakby, no wiecie, też ile jakbyśmy coś takiego mam zamiar zrobić, także taki jest zamysł filmowy na ten miesiąc, także będzie się działo, ale to ostatni vlog, a potem już potem vlogmas. Naprawdę, wiecie, to minie raz, dwa, a chcę jeszcze w listopadzie kupić prezenty, żeby mieć już to z głowy, więc też mam zamiar dzisiaj usiąść do tego, pomyśleć, co dla kogo chcę kupić i tak to załatwić. Czy ja coś mówiłam dzisiaj o świętach? Czy ja coś mówiłam, że święta tuż? I jakiego mam elfa? A to taka mała zapowiedź tego, co zobaczycie może w trakcie remontu. Teraz wam myknie to, jak to krzesełko wyglądało wczoraj i to nie jest koniec pracy nad nim. Ja jestem ostatnią osobą do projektów DIY, nienawidzę takich rzeczy, ale dobra, coś mnie ruszyło i kilka rzeczy zrobię w stylu DIY, więc tutaj mała zapowiedź, że mu będzie się działo. Co robisz? Już to w ogóle, słuchajcie, sam sobie to obsługuje. Sam wchodzi, sam siada, sam jeździ, więc jak ktoś był zainteresowany, kiedy dziecko zaczyna z tego korzystać, to tak, dostał to na roczek, no widzicie. Wtedy jeszcze go woziliśmy, a teraz już sam sobie daje radę. Ty coś czapę masz ubraną krzywo, nie dość, że nie prosto. To ci tata nie wciągnął na całą głowę, co? Dobra, chłopaki poszli na spacer, a ja szybko siadam do nagrywania filmu. Cel jest jeden film, ale jakby się udało mi nagrać ten test lokówki, który obiecałam wam tydzień temu, to byłoby w ogóle idealnie, a jakby się jakimś w ogóle ekstra, super cudem udało nagrać 3 filmy, to w ogóle będzie dzisiaj święto lasu, także trzymajcie kciuki. Nagrałam jeden film. Tylko jeden. I słuchajcie, właśnie się zorientowałam, że po pierwsze chyba idąc do Ikei mówiłam wam, że już zima idzie i mój mąż się śmiał, że tą zimę w końcu szybko wykraczę, bo przecież jest dopiero jesień, ale z tym słońcem to wcale nie jest tak fajnie. Nie dość, że mnie oślepiało na początku tego filmu, to właśnie się zorientowałam, że
Już się robi, tak wiecie, ciemnawo i wypadałoby nagrywać albo filmy rano, albo zostawiać to już naprawdę na wieczór i rozstawiać po prostu oświetlenie. Przyszedł ten czas, kiedy czas wrócić do lamp, a ja dzisiaj nie mam czasu na rozkładanie lamp, także nie wiem, kiedy film o kręceniu włosów będzie. Przepraszam Was najmocniej, no ale niestety... Nie, dzisiaj nie ma opcji. Ten remont trzeba ogarnąć, musimy tu kilka rzeczy ogarnąć, bo jutro mam tutaj też takie nagrania, więc trochę rzeczy do porobienia niestety się uzbierało i w ogóle coś mam w głowie, że cały czas miałam Wam o czymś opowiedzieć, pewnie przy montażu będę sobie stukać w głowę, że ach, jak ja mogłam zapomnieć, żeby Wam o tym powiedzieć. Jeszcze zostały, wiem, zostały 3 live'y na Instagramie, czyli w ten czwartek, przyszły i za 2 tygodnie w czwartek, 30, bo chyba 30 wypada w czwartek, jak dobrze pamiętam, 30 listopada już sobie daruję live'a, no bo to jest zaraz przed vlogmasem, także będzie bez. Właśnie sobie przypomniałam, że Q&A mam jeszcze do nagrania, bo nie nagrałam w końcu w hotelu tak jak planowałam. Jeżeli chodzi o Warszawę, bo ostatnio tak ucięłam, udało mi się, zarezerwowałam stolik w restauracji. Cieszę się, bo to coś, czego jeszcze nie zaliczyłam. Chciałam iść do tej restauracji wcześniej, więc fajnie, że teraz się uda. I mam nadzieję, że może, jak powiem na głos, to zwykle się mi spełnia, jak powiem coś na YouTubie. Więc mam nadzieję, że w sobotę skończę troszeczkę wcześniej pracę i że zdążę pojechać i zobaczyć, chociaż na godzinkę wpaść do Zachęty. Ja nie wiem, jak ja mogłam tak blisko mieszkać i tam nie pójść. I tak ostatnio przeglądałam coś na mapie zupełnie innego i nagle patrzę... Ja byłam tak blisko i jak to? Dlaczego? Nie, dlaczego ja tam nie poszłam, więc chciałabym to nadrobić. Dzisiaj jeszcze mam w planach skoczyć, zaraz będziemy jechać do tego OBI, jak chłopaki wrócą ze spaceru, bo tutaj poogarniam. Będą pewno pytania, czy będzie haul z IKEA. I słuchajcie, na chwilę obecną nie będę takiego nagrywać, bo jak widzicie jesteśmy tam ratalnie, więc bardzo możliwe, że nagram coś takiego po prostu, albo zaraz po, albo w trakcie tych po prostu metamorfoz, jeżeli to się jakoś znajdzie, a może i nie. No bo to trochę nie ma sensu, może właśnie to są rzeczy bardziej, które gdzieś tam będą ulokowane w trakcie tych metamorfoz i jakby bez sensu, żebym teraz pokazywała, że wiecie, kupiłam to i to i będę to wykorzystywać do tego i tego, wolę, żebyście zobaczyli efekt końcowy po prostu. I w ogóle jestem bardzo zadowolona, że tak pozytywnie podeszliście do tych długich... długich vlogów, bo bardzo się bałam tak długich filmów, publikacji tak długich filmów, a ich odzew jest naprawdę bardzo pozytywny i ilość łapek w górę i no to jest bardzo miłe po prostu, że jak nawet komuś się nie chce zostawić tego komentarza, to zostawiacie tego kciuka w górę, więc jak ktoś teraz nie ma czasu, to może chociaż zostawi. Bardzo to jest dla mnie takie motywujące, że widzę jaka jest różnica, nie wiem, pod jakimś innym vlogiem, który był krótszy, a tutaj nagle widzę tak, to jest naprawdę bardzo taki najprostszy sygnał, wiecie, komentarze bywają różne, a to jest taki prosty przekaz, podobało się i tyle. Więc i w ogóle zauważyłam, że jak się o tym przypomina, to też więcej osób jakby zostawia tego kciuka. I teraz tak popatrzyłam na bok, bo tu mam jeszcze pudło z Castoramy, bo wczoraj byliśmy w Castoramie, widzieliście pewnie na Instagramie. Jakby kogoś pokusiło, potem na pewno będą takie komentarze w stylu, o ile ci IKEA zapłaciła, ile ci zapłaciła Castorama, OBI i inne firmy. Nie, niestety albo stety robię sobie ten remoncik na własny koszt, także tu jest dowód we vlogu, że jeździmy po różnych sklepach, bo już naprawdę ostatnio też było, że tak bardzo reklamowałam hotel w Warszawie też za darmo, a potem właściwie się uświadomiłam, że tak bardzo go reklamowałam, że chyba przez cały vlog nawet nie powiedziałam nazwy hotelu, także takaż to reklama, że i tak sobie płacę za nocleg i też w Warszawie, słuchajcie, będę... też będę w Warszawie spała w tym samym hotelu, co spałam ostatnio, tylko jedna z Was do mnie napisała wiadomość, że polecacie to najwyższe piętro, że jest super i widok też jest super, także zamiast na pierwsze wyjeżdżam na to 6. piętro dla kobiet i zobaczymy, czy czymś się różni. I chyba będę miała śniadanie, więc jak dobrze pamiętam, także... Och, raz, dwa to minie, a ten weekend to się dla nas szykuje... Antek jedzie do dziadków, a my tu będziemy szaleć, malować,
Oj, będzie się działo, będzie się działo, także... Tak, wkręcasz śruby? Super, masz ten śrubokręt. Wszystko naprawisz, tak? Super. No super. Gdzieś jeszcze coś trzeba przybić? Ty też pomagasz w remoncie, tak? Aha. Tobą rzucają, tak tobą rzucają. Misiu, misiu, przytul się do Antosia. Daj buziaka Antosiowi. Ojej. Och, och, nawet dostał pogłaskany za to rzucanie, tak? Och, pogadasz sobie z nim teraz, tak? Gdzie teraz jest Antoś? No, my tu mamy jeszcze klimat Halloween. Gdzie idziesz, duchu? Tak, zobacz. A gdzie jest auto? Tu. Jak się drapie po głowie. A gdzie jest konewka? Gdzie jest konewka? Bardzo ładnie. No i siadłam sobie na chwilę wypić kawę, obrobić tylko kawałek filmu i tak się zdarzyło, że się prawie już noc zrobiła. A tak serio, właściwie trochę nam się odechciało jechać do tego obi i uznaliśmy, że właściwie to mamy czas. I może pojedziemy tam jutro. Właściwie u nas to się może zaraz zmienić i uznamy, że dobra, nie, zróbmy to, już miejmy to z głowy, jedźmy teraz szybko, więc my nie jesteśmy pewni tego, czy dzisiaj zostajemy, czy jednak pojedziemy, ale jeżeli ja was wezmę ze sobą, to wtedy nie zobaczycie vloga o 19:00, także muszę nagrać pożegnanie, wrzucić, żeby się film zrobił. Mam nadzieję, że się, że się zrobi. Nie patrzyłam na zegary, więc mam nadzieję, że będzie i się uda, żeby był na 19:00. Także dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli zechcieliście spędzić ten wieczór ze mną. Już wiem, dlaczego jest tak jasno, bo ja sobie sama jasność podkręciłam, jak was nagrywałam, chłopaki. Dlatego jest taki, przed chwilą narzekałam, że strasznie jasno nagrywa aparat. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście ze mną swój wieczór i jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to może dzisiaj zdecyduje się kliknąć ten magiczny przycisk subskrybuj. Może do świąt dobijemy do tych 20 tysięcy. Może się uda. Dziękuję, papa. A i zapraszam was oczywiście w środę na filmik i w czwartek na live'a. Papa. Pa.